Nie, miałeś okazję oglądać KSW z Londynu? Miałem, tak. Chciałbym zapytać o walkę Janikowski-Materla. Jak to odebrałeś? No, odebrałem tak, jak myślałem, chociaż myślałem, że Janikowski jest w stanie zawalczyć jedną rundę, chociaż dobrze. No, ale po prostu Materla obejrzał trzy walki Janikowskiego, wykorzystał każdy błąd Janikowskiego, no i powiem szczerze, że no Janikowski no nic nie zrobił, ale to wynikało z tego, że po prostu nie Janikowski jest słaby, tylko że po prostu Materla jest taki mocny. No. A wielkim błędem było godzenie się na walkę z Materlą, bo po prostu Materla jest bardzo dobrym zawodnikiem i naprawdę ja nie widziałem tu za bardzo szansy. Tylko przypadkowy cios mógłby zmienić bieg. Od początku generalnie myślałeś, właśnie stawiałeś na Michała. Tak, no nie chciałem się wypowiadać. No, Michał Materla w 2003 roku na gali zorganizowanej przeze mnie, jak jeszcze KSW nie było, walczył u mnie i wtedy miałem 18 lat, był wielkim już talentem. Później każda jego walka pokazywała, że to jest niesamowite serce do walki i że to jest gość, który jak go nie odłączysz, to idzie dalej. No i no to Materla pokazał duże doświadczenie. No i po prostu był dużo, dużo lepszy od Damiana. No Damian musi, żeby drugi raz wyjść do Materli, to jest 2-3 lata minimum. Myślisz, że aż taki okres długi potrzeba? Tak. Jeżeli wyjdzie znowu wcześniej, to znowu skończy tak, jak skończył. Nie, to po prostu nie zapędzałbym się, jeżeli chodzi o walkę z Materlą. Niech, tak jak Szymek buduje krok po kroku i bierze jakby sobie jakby zwiększa trudność o 20-30%, a nie od razu zwiększył trudność o 100%.